Serdecznie Was witam. Wielkanocny poranek z kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Pruchnej. Za mną ołtarz przedstawiający scenę wyjścia Chrystusa z grobu. Przerażeni żołnierze, anioł i Pan Jezus, który triumfuje. Dzisiaj to właśnie dzień triumfu. Triumfu Boga, który pokazuje swoją moc, że jest mocniejszy niż śmierć. Triumfu życia nad śmiercią. Ale chciałbym zabrać Was w taką myślową podróż o apostołach. No bo przecież będziemy także dzisiaj czytali historie związane z tym, jak apostołowie przychodzą do pustego grobu i są zmartwieni. Są zamknięci wpierw w izbie, do której nikt nie ma wstępu. Kobiety, które przychodzą, mówiąc im, że jego grób jest pusty, nie niosą jakiejś nadziei, radości, ale przerażenie. Tak to jest, drodzy, że w naszym życiu też zdarzają się pewne kryzysy. Nie wiemy, co dalej ma się wydarzyć, jak potoczy się nasze życie. Dokładnie tak samo jak u apostołów. 3 lata chodzili z Chrystusem w Jego szkole i nagle wszystko się zawaliło. Ich mistrz umarł na krzyżu. Widzieli to. Zmartwychwstanie nie mieściło się w ich pojęciu. Ale jak się potem okazało, spotkali tego, który żyje, który był mocniejszy niż śmierć. Zmartwychwstał. I chcę nam wszystkim życzyć, aby właśnie Wielkanoc niosła z sobą taką moc do życia, do pokonywania trudności, do przełamywania kryzysów, abyśmy widzieli, że każda taka trudna sprawa w życiu może otworzyć zupełnie nową perspektywę, tak jak w życiu apostołów. Życzę Wam wiele mocy, siły, zaczerpniętej właśnie z tej wieści, że On żyje, że Jego grób jest pusty. Nie przerażajmy się tym, że wokół nas jest wiele zła, cierpienia. Czasem doświadczamy śmierci kogoś bliskiego. Bo jeśli ufamy Chrystusowi, to w Nim możemy mieć nadzieję, która jest ponad tym wszystkim. I tego właśnie w Wielkanoc z Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Pruchnej Wam życzę. Amen.